No hejka widzowie, ja jestem Nati, a dzisiaj jesteśmy w Tarnowskich Górach. No i chciałabym wam opowiedzieć mój taki mniej więcej plan wycieczki. Bo ja dopiero dzisiaj rano jakby przyjechałem. Ale jeszcze wam nie powiedziałam, żebyście zostawili łapeczkę do góry, subskrypcję oraz komentarza. No i teraz wam pokażę, tak mniej więcej, nie tak do szczegółowo, a tak mniej więcej wam pokażę, tylko nie wiem jak on się nazywa, ale jakiś parko taki, dalej wam nie pokażę, no niestety. No, jest liście żółte, o, wszędzie prawie się zielone, słońce tam, no tam jeszcze są żółte, chyba tylko dwa rodzaje żółtych liści, no może tam jeszcze na górze, o, o. Także więcej, ale no. A miałam wam podać plan, widzicie, ja już dzisiaj widzowie, chciałam nagrać coś na shorta, no i już nie miałam po prostu pomysłu co nagrać, no jestem brudny z czekolady, no i nie miałam pomysłu co nagrać, więc postanowiłam, że nagram jak robię gwiazdę. O, tam jest nasz hotel, tak mniej więcej, bo ja mieszkam w hotelu, znaczy mieszkam, no nocuję w hotelu, dobra, bo ciągle zmieniam temat. Czekajcie, co ja mówiłem? O naszym planie. No i nasz plan wygląda następująco. Dzisiaj mamy piątek, już dzisiaj całe nasze wyjazdy się skończyły. No to powiem wam plan na jutro. Znaczy to jest taki plan wstępny. Jutro jedziemy, jutro tam o 7:30 mamy śniadanie. I tak w miarę szybko go musimy zjeść. No i potem jedziemy do Chorzowa, bo ja jestem w Tarnowskich Górach. A my jutro chyba jedziemy do Chorzowa. Jedziemy tam do zoo. I chyba tylko to co? Nie, mam taką sklerozę, że nie pamiętam. Ale chyba tylko to co, także tam z zoo na pewno będą jakieś shorty. No jeśli będzie można nagrywać tym zoo. Jak nie będzie, no to niestety nie będzie shorta, albo tam filmiku. No i Chorzów. I w Chorzowie tam będziemy, nie wiem, co się tam dokładnie robić, a tam jedziemy do jakiejś chyba, do jakiejś, nie wiem, będziemy zwiedzać po prostu jakieś pociągi czy coś. A, jeszcze wam opowiem, co zwiedzałam dzisiaj, bo wam opowiadam na jutro, a nie opowiadam wam, co robiłem dziś, no dzisiaj. Jak tu przyjechałam, bo wyjechałam z Rzeszowa o godzinie 7:05 chyba i tutaj dojechałam tak na jakoś 11:30 i od razu poszliśmy do kopalni srebra. No w tej kopalni było dość fajnie, no jak w kopalni, tylko czasami jak się schodziło w dół, to przejścia były węższe, trzeba było się schylać, ale nie było aż tak źle, byliśmy tam po półtorej godziny. Potem wyszliśmy, tak było nagle dziwnie na tym powietrzu. No i potem pojechaliśmy, gdzie my to pojechaliśmy? Kopalnia? Żebym pamiętał? Nie wiem, już nie pamiętam, słuchajcie. Ale potem pojechaliśmy do naszego hotelu. No i może coś jeszcze dzisiaj robiliśmy, ale no już nie pamiętam. No i co? Ja po takich schodeczkach. Także i moim celem jest spiąć się na jakieś drzewo, tylko że na tych drzewach nie ma patyku, bo te drzewa są no przeogromne, no. No i się nie da spiąć, a jeśli są już patyki, to na tak połowy drzewa są, na, także no może być ciężko, ale jak gdzieś będziemy spacerować, to może znajdę takie drzewo, co będzie miał patyki i też to dla was nagram, ale nie obiecuję, bo mogę zapomnieć.
No może, że mi mama przypomni to. Także, i plany na niedzielę. No niedziela to będzie bardzo łatwa. Kościół i powrót do domu. Także w niedzielę to będzie bardzo łatwo. No i co jeszcze? No i do tych Tarnowskich Gór to się jechało tak 3 godziny 30 minut. Mieliśmy chyba tylko dwie przerwy, czy tam trzy, na rozprostowanie nóg i do pójścia do ubikacji. No, także ja jestem w Tarnowskich Górach od piątku, czyli od dzisiaj i aż do niedzieli. Także i potem już od poniedziałku już będę w domu i już będę mógł nagrywać normalnie filmy z domu. Nie wiadomo, czy z gier, bo nie wiem, czy... Zależy, czy będę miał pomysły na filmy. Także... No, zaraz idziemy do hotelu, bo... No, trzeba się wykąpać, pójść spać. Bo jutro muszę wcześniej stać, bo mamy wcześniej śniadanie. Mamy śniadanie o 7:30. Także muszę stać o 6:00. Także, o, takie drzewa są tu. A. Także, no zobaczymy, jak to będzie. Będę was informował, co i jak. Może jakieś shorty, filmy z co będą. Ale nie obiecuję, bo no, z mojej pamięci to różnie bywa. No i co? Jeszcze jakieś 4 minuty musimy dobrnąć. Tutaj wam do pokazywania nie ma nic tak ciekawego, znaczy jest, ale bym musiał się przejść kawałek, a to... A mi się nie chce, bo już właśnie przeszedłem, właśnie wróciłem z tego ciekawego miejsca tutaj na te schody, żeby nagrać ten film, no ale no nie pomyślałam, że tam mogę nagrać film, bo tam 3 rzeczy były ciekawe, żeby wam pokazać, ale no zapomniałem, no. No niestety. Może jeszcze się uda nagrać jutro, czy tam pojutrze. Także no. Tak w ogóle to w niedzielę ma być ponad 37 stopni albo 31. Także będzie upalnie. Także no. No. Także może coś jutro mi się jeszcze uda nagrać w tych Tarnowskich Górach. Znaczy jutro w sumie Chorzów. Może coś z zo, jak pozwolą nagrywać w zo, to może coś tam nagram. Także no. No i co mam do powiedzenia? No, hotel jest fajny. W środku też nawet fajny. No i co, jechaliśmy tutaj autokarem, no w sumie nic dziwnego. No i co? No i co, zaraz będziemy kończyli filmik, jeszcze minuta, znaczy no nie, półtora minuty. Ja idę się zaraz kąpać i może jeszcze zaraz pójdę na pole, się tylko ubiorę grubiej. Bo po kąpieli, no niestety muszę ubrać się grubiej. No, a pewnie się mnie spytacie, czemu bym w poniedziałek do szkoły nie poszedł, bo ja już mam wakacje dużo, dużo wcześniej. Także no, o, jeszcze minuta, jak dobrze. No, bo tylko was po prostu informuję, że jestem w Tarnowskich Górach. Pierwszy raz tu jestem, pierwszy raz, także no. Także, a, to było tu. Muszę zejść. Jeszcze minuta, już! Już. O, tu. Teraz muszę kończyć. Mama mi mówi, żebym wchodził do hotelu. Także no, to byłoby na to. Zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję oraz komentarz. No i jutro się postaram coś nagrać z Chorzowa Zo. No i co jeszcze? 10 sekund jeszcze. No. Także... Muszę mamie informować jeszcze, do filmu z końca zostało, bo mówi, żebym wszedł. Także no, łapeczka, subskrypcja, komentarz. Widzimy się prawdopodobnie jutro z Chorzowa z Zo. Także jadę do hotelu.
Hej.